Witamy po przerwie. Mecz, który w tej chwili zobaczymy, będzie meczem finałowym o miejsce pretendenta do tytułu NWA World Heavyweight, czyli najbardziej prestiżowego pasa NWA TNA wagi ciężkiej. W finale spotkają się Monty Brown, którego widzieliśmy przed chwilą, pokonał Ravena, z Jeffem Hardym. Posiadaczem pasa jest Jeff Jarrett. Mecz, no niestety nie będziemy mogli go zobaczyć, natomiast odbywał się na gali typu pay-per-view. Monty Brown, jeszcze warto wspomnieć, że mecz ten miał miejsce 15 października 2004 roku. Jeff Hardy. No tutaj, prawda, te wyjścia są takie bardzo, bardzo, bardzo efektowne. No, nie widzi się raczej tego chyba na olimpiadzie, prawda? Czy na igrzyskach olimpijskich? Nie, wydaje mi się, że to zależy od charakteru danych zawodów. Tutaj jest większy show, ludziom to się musi podobać, jest kolorowo, jest bardzo huczne. Tak, fajerwerki, lastery, światła. No to wszystko tworzy niesamowity klimat. Na pewno dobrze, że mamy możliwość obejrzeć to w telewizji, jednak na żywo zdecydowanie to wygląda fenomenalnie, szczególnie gale, o których wspominaliśmy na początku. Gale po 50-60 tysięcy osób rozbywają się w Stanach Zjednoczonych, Japonia, jeszcze więcej, 100 tysięcy, Tokyo Dome, gale federacji. All Japan Pro Wrestling, New Japan Pro Wrestling. No to są niesamowite wydarzenia w Japonii. Zapaśnicy są tam gwiazdami, no można powiedzieć wywyższani do rangi jakichś takich bóstw. Może troszkę przesadziłem, ale tak to w skrócie wygląda. Monty Brown, tak mi się wydaje, nabrał trochę masy mięśniowej od ostatniego pojedynku. No tam różnica mogła być tygodnia, ale jak ostro poćwiczył, to czuję, że troszkę jeszcze wycisnął, chociaż już widzieliśmy go poprzednio, że nie był mały. Ale pełen mobilizacji. Jak tutaj mistrz postrzega ten pojedynek? Czy doświadczenie, czy siła? Wszystko by wskazywało na to, że doświadczenie, ponieważ siła jest bardzo ważna, ale generalnie w każdym sporcie walczy się głową, czyli naszymi szarymi komórkami, prawda? I jeżeli tutaj zawodnik w białej koszulce znajdzie ten sposób i będzie na tyle inteligentny, że będzie mógł to wykorzystać, dlaczego nie? Może walkę wygrać. Tak, to jest szczera prawda. Mecz wrestlingowy także posiada pewną strategię. Zapaśnicy muszą wiedzieć, jak wykorzystać siłę przeciwnika przeciwko niemu, jak wykorzystać masę, które części ciała atakować. W przypadku lekkich zawodników, w przypadku ciężkich zawodników jest to naprawdę trudna sprawa, ponieważ no, od razu nie powali się takiego potwora jak Monty Brown czy Elvis. Trzeba troszeczkę popracować. No, to są zawodowcy, wiedzą jak to robić. No, natomiast widać, że jednak siła dominuje tutaj w ringu, że na pewno zdecydowanie łatwiej jest zawodnikom silnym, sprawnym fizycznie walczyć z mniejszymi przeciwnikami. Tak, mniejszy przeciwnik może być szybszy ze względu na mniejszą wagę ciała. Natomiast tutaj widać, że Monty Brown dysponuje również ogromną szybkością, mimo tej masy mięśniowej. Zgadza się, widzimy Ebysa. Troszkę chyba zły, że nie to on jest w ringu. No. Ebys cały czas ocierał się o tytuł. O, i Ravena widzimy, no, tak jakby obserwował, co się dzieje. Ebys cały czas ocierał się o tytuł mistrza, no ale niestety nie miał okazji. Któryś w każdym razie z tych zawodników miał szansę spotkać się z Jeffem, z Jarrettem. Tak, tutaj widać duszenie, ale dopuszczalne, sędzia nie przerywa. Tutaj tak zwany to jest tak zwany submission. On tutaj oczekuje, że Jeff Hardy podda się, natomiast jako takie duszenie pewnie byłoby przerwane przez niego, ale tutaj piękna kontra. Widzimy jak się wyzwolił z tego. W tej chwili
twardy w ofensywie, Irish Whip. O, i tutaj bardzo efektowny chwyt. Brown aż podcięło. Tak, to taki można powiedzieć, clothesline hakiem. Ja zauważyłem, że właśnie Hardy jest bardzo dobrze technicznie wyszkolony. Zgadza się. Proszę spojrzeć. Tak, oni z bratem WWM zdobyli pasy tag teamów. No to o czym świadczy. No i swego czasu byli naprawdę fenomenem, jeśli chodzi o akcję w ringu, o szybkość, o akcję high fly, czyli wysokiego ryzyka w locie. No ale to, co było, to było. To, co jest, widzimy. Jeff Hardy doskonale daje sobie radę, chociaż jednak Monty Brown wcale nie ustępuje mu. Tak, już tutaj trochę też zmęczenie się pokazuje. Ale musimy pamiętać, że ci zawodnicy przygotowani są do długich walk. Ich trening jest bardzo mocny i doprowadza do bardzo dobrej wytrzymałości. Tak, obaj w tej chwili wyczerpani. Można powiedzieć, że końcówka wisi na włosku. Teraz pytanie tylko, komu się uda? Raz, dwa, nie, przerwane liczenie. Tak. Nie może złapać za włosy, bo... No tutaj cios poniżej pasa. Przechylił szalkę na... Oj. Tutaj chyba... Sędzia podszedł. W tym momencie sędziego można odliczać. Niesfornie. I właściwie teraz jest walka bez sędziego. Teraz... Miejmy nadzieję, że dojdzie do siebie. No, tutaj widzimy Jeff Hardy będzie atakował z trzeciej liny. Tak, Swanton Bomb. No i w tym momencie już powinno być liczenie. No niestety, tutaj w ten sposób nie zakończy tego meczu. Sędzia musi wrócić, no tak powiem, do siebie. Ale tutaj już Abyss. Będzie pomagał. No, wow. Black Hole Slam. Tak, to jest finisher Abyssa. Nie wiem, czy po tym Jeff Hardy będzie miał jeszcze siłę walczyć z Monty Brownem, o ile od razu nie odda meczu. Ale zaraz, Abyss to jest, pamiętajmy, brzydko mówiąc, oszołom troszeczkę, to jest potron, nie pounce. Z kolei teraz Monty Brown nokautuje Abyssa. Już widać dwóch znokautowanych, ale... No tutaj tak jakbyśmy już widzieli prawie koniec meczu. Właściwie trzech nokautowanych, bo jeszcze był sędzia znokautowany. Ale jeszcze jest Raven. I z kolei nokautuje Brown na krzesłem. Sędzia dalej śni. Even Flow DDT, z kolei finisher Ravena. Ponownie Raven na ringu. Nie, przepraszam, Jeff Hardy. Twist of Fate, czy zdąży? Będzie liczenie. Dwa, trzy, tak! Zwycięzcą i pretendentem od tytułu jest Jeff Hardy. Dziękujemy za uwagę. TNA Impact komentowali dla Państwa Paweł Borkowski i Andrzej Malina.